Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i tak od razu mówię sorry za jakość poprzedniego odcinka. Nie no, nie chodzi mi o mój komentarz, aż taki krytyczny w stosunku do siebie to nie jestem, ale zauważyłem, że w Elgato suwak od jakości nagrywanego materiału zmniejszył mi się mniej więcej na 1/4. No, więc 20-minutowy materiał ważył jedyne 800 mega. Co dla mnie jest, kurczę, totalnie niezrozumiałe. Bo na przykład materiał z Dark Souls 2, który nagrywałem wczoraj, ważył, który miał też 20 minut, ważył gigabajtów 4, bo 60 klatek na sekundę. No właśnie, więc sorry, ale no już nie jestem w stanie dograć tej samej misji jeszcze raz, więc musicie wytrzymać jakoś z tamtą gorszą, delikatnie jakością. Ej, w ogóle stop, moment. Oni mi oddali całą broń? No, dobrze. Ej, od kiedy Longinus mieszka w namiocie? Dobra, dzień dobry. No faktycznie to jest on. I was just thinking that we should work together, you and me. And now Providence has provided the means. Blessed. Tylko czemu on się, kurczę, boskiej interwencji wszędzie dopatruje? It means do what soldiers do best. Even if it requires you to come to a godless country like this. As soldiers, we protect our people through our willingness to kill. And what do we need to fulfill our purpose? Faith. Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the... Odpowiedź w jego przypadku ma być tylko jedna. Help me, AJ, and the golden path. Will receive their guns. Kurczę, ale to z... od jego oczy nie wróżą zbyt dobrze. There was a shipment leaving over the mountain by helicopter, but it went down. I need you to take this tracker and recover the shipment before the army gets it back. Okej, dobra, ja wykonam to zadanie, to dozbroisz złoty szlak, tak? Dobra, no skoro tak. Mogę się zgodzić. Ej, przecież to jest zepsute. To miał rozbity wyświetlacz. Kurczę, wypuścił mnie z tego namiotu jak Pokemona. Dobra, jest handlarz. No siema, właśnie o ciebie mi chodzi. Cześć. Szybki handel, bo spieszę się bardzo. Podobno gdzieś helikopter spadł. Ej, moment, co jest grane? Nigdy nie było oddzielnego loadingu w momencie przejścia do samego sklepu, więc... Aha. No spoko. Nie wiem czemu mnie tu wywiało. The tracker you gave me says I'm getting close to whatever it is you need me to get. That is excellent news, AJ. But be wary when you reach the crest. The Royal Army has likely dispatched men to secure the chopper's cargo for them. Oj, wysoko jesteśmy. 8000 metrów ponad. Powiadasz po cichu, tak? Dobra, ale ktoś tu był już przede mną. O kurde. No i byli też samochodami. Chyba to były ślady samochodu, choć nie. A nie, to quad pewnie. Zbyt wąski rozstaw kół. To był człowiek? Tak, pewnie, że to był człowiek. Cichutko. A rozwalimy go, tak wiecie. Op, po prostu. Dobra, i chodź dalej tutaj do mnie. Chodź. Ej, nie, czemu nie mogłem go przeciągnąć? Zresztą nieważne. Dobrze, że przynajmniej maskę z niego ściągnął Adjay. Co to było? A tlen dodatkowy. Serio? Jesteśmy aż tak wysoko? Będę musiał go uzupełniać? No ci tu cały obóz rozbili? Naprawdę? Dobra, kamień w tamtą stronę. No dobra, w sumie nie muszę rozwalać wszystkich. Chyba ważniejszy jest faktycznie ten transport, a tak właściwie ładunek. Kolego, w którą stronę patrzysz? W ogóle czemu zmieniło mi na granatnik? Dobra, cicho, spokojnie. Dziob! Dobra, i teraz go zaciągnij go trochę dalej. Delikatnie, tak tylko tu wystarczy. Skuter śnieżny, no tym jeszcze nie miałem okazji jeździć. Ale nie chcę ryzykować wykrycia, lepiej jednak chyba będzie tak, w ten sposób. Normalnie z papcia.
Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Nikt mnie tu na zboczu nie widzi. Tu na dole. Wygląda na względnie bezpiecznie, ale... Wiecie co, może użyjmy sobie mikstury łowieckiej. Jeszcze wytwórzmy jedną dodatkowo. Dobra. Gdzie są przeciwnicy? Oj, widzę jakieś zwierzątka. No ale wrogów też powinienem widzieć, a tu... Ej, może śnieżne pantery, może śnieżne pantery. Dawaj łuk, dawaj... Co teraz mi wyciągasz lokalizator? No ja... W strefie poszukiwania lokalizator przedmiotów zostaje automatycznie aktywowany. Łapka miga tym szybciej, im dłużej jesteś... A, im bliżej jesteś celu, co ja przeczytałem? Lampka świeci w sposób ciągły na zielono, gdy stoisz twarzą w kierunku celu. Aha, no dobra, to, ale to było w Far Cry 2, tak? Taki sam motyw właśnie. O, czy ty jesteś śnieżną panterą? Nie, wyglądasz na wilczka. Aha, i tak właśnie chyba jest. No kit, muszę w ten sposób, wybacz. No. Zresztą, gdzieś tu jest ten ładunek. To faktycznie, może wyciągnijmy GPS. Dobra. Dobry kierunek, okej, ale dwie skóry wilka weźmy. W sumie na górze też były dwie. Jakoś się na niej połasiłem. Więc tak, na pewno nie tam, no tutaj. Dobra. Co miałeś, kolego? Miałeś może tlen? What's this? Where are the guns? No, sorry. Taka mała broń? No to nie wiem, to musi być chyba złoty pistolet faktycznie. Skoro Longinusowi tak bardzo na nim zależy. Trzeba wyciągnij. No nie to! Kurczę, lokalizator miałeś wyciągnąć. O, trzy miejsca do sprawdzenia aż. Które najbliżej? Mamy tu mapę. Taką bardziej, powiedzmy, zbliżoną? Nie. To tak, co wygląda, żeby było najbliżej? Moment, przed chwilą były trzy miejsca, teraz są dwa tylko? Nie, no dalej jest trzecie. Trzecie jest gdzie? Może niżej gdzieś. Nie wiem, nie wiem. Oj, sylwetka ludzka. Warto zaznaczyć sobie. Co my tu mamy? Nie. O, shit. Dobra, czyli tam nic nie znaleźli pewnie. Ale też to można zrobić inaczej. Dobra, dajcie łuk, będzie ciszej. No chodź, koleś, otwam. Dobra. Jeden martwy. Tam, w tym kierunku, powiadasz. Dobra, nie zabiję się, nie? Zabić to nie, ale... Było blisko. Ej, mało tlenu, cholera. Bym się zaraz nie udusił. Dobra, dużo was tu. Trochę. Dobra, może serią eliminacji się uda. Nóż. I kolejna eliminacja, dobra. Ale mało tego tlenu dostałem od nich. Za mało. Oddajcie lokalizator. Choć podejrzewam, że tutaj na tym tutaj jest właśnie. Nie. To gdzie w takim wypadku? No dobra, uznajmy, że drugie miejsce sprawdziłem już. I to nie było tu. Dobra, ale nie wiem, kiedy będę miał jeszcze okazję tutaj zajrzeć, więc pozbierajmy te skrzynki. No właśnie, bo w skrzynkach jest tlen. O shit. Dobra, 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 bo oni zewsząd napierają na mnie teraz. Pewnie zauważył ciała. Cholera, nie tylko on. Dobra, ale to maksymalnie skopałem. Maksymalnie. No ale cóż, mam nadzieję, że odległość od tego posterunku do następnego jest na tyle wysoka, że nie połapią się, że tutaj miał miejsce mayhem. Tam czy tam? Dobra, na lewo najpierw. Nie. No to pięknie, ale w którym miejscu zaczniemy? Nie, serio, liczyłem na to, że Adjay złapie się jakoś krawędzi może przypadkiem. No ale przeliczyłem się, jak widać. No cóż. Jak? Dwie od początku? Obie? Hej, szy. Dobrze, że mnie nie wypatrzyli. Ej, sorry, ty jest tam? Nie, pozostały faktycznie te dwie, tak?
czy nie. W ogóle nie wiem dystans, do której odmierza teraz. Ale dobra, ale w jaskini to my nie byliśmy jeszcze. No dobra, mam pewność, że to jest w jaskini po prostu. No to nie ma co lokalizatora wyciągać. A może? Okej, okay, wilczka zabiły chyba spadające z sufitu sople. Oj, niedobrze. To znaczy, że mogą też spaść na mnie. Dobra, w którą stronę? Tam? Bardziej gdzieś tam, okej. Okay. No. Ładne zakamarki. Ej, tu coś leży. Pewnie zbiornik z tlenem. Ładnie. Dobra, jeszcze raz poproszę GPS. Powiadasz tam, okej. Okay. No, a cóż innego mogą mieszkać w jaskini? Dobra, sorry. To zaczynasz szarżować. Niedźwiadku. Moment. A czy to już to, czy to już to, czy jeszcze nie? Tak, to już było to. Czyli pozostaje ostatnia, ale skórę z niedźwiedzia jaskiniowego wezmę. Dobra. Mięcho wyglądające. Zresztą mięcho, które jest tak naprawdę skórą. Nieźle, nieźle. No i patrzcie, to znowu nie chce się spinać, no, za pierwszym razem. I dlatego poprzednio zginęliśmy. No, dla bezpieczeństwa lepiej tak to zrobić. Dobra, jest wilczek, czyli jesteśmy na dobrym tropie w tym kierunku do wyjścia. Dobra. No, 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 no. Ile? 107. To jest 103 metry. No, ale to jest bliziutko. Raz, dwa tam się dostaniemy. Tylko żeby nikt mnie w międzyczasie nie zauważył, też by było dobrze. Moment. Albo właśnie nieświadomie wchodzę w maski tlenowe, albo puste ogniska też dają tlen. Nie, raczej nieświadomie wchodzę w maski, czy tam w dodatkowy tlen. Dobra, dobra, no ale dalej tu na górę nie mogę wejść, chyba że... Ej, właśnie, chyba że... No właśnie, też kotwiczka, pięknie. Syk. No może delikatnie skacząc, zawsze większa frajda. Up, up. Okej. Okay. Zbyt mała półka skalna, pewnie będzie jeszcze jedna kotwica, albo nie, tylko wejście. Dobra, kierunek mniej więcej trzeba tylko określić. Tam. Dobra. Nie no, nie wygląda na to, aby ktoś się miał tutaj kręcić. Dobra. Więc im wyżej wejdę, tym lepiej dla mnie, będę więcej widział. O kurde, to jest chyba śnieżna właśnie. Dobra, dobra, dajcie łuk, dajcie łuk, dajcie łuk. Nie to, ty krecie! Ej, nie, ona naprawdę nie wygląda na śnieżną. Wygląda na zwykłą, ale żyje, kurde, w śnieżnym klimacie, no... Dobra, mam nadzieję, że to była śnieżna panterka, zaraz zobaczymy. No, no, no... No, jest! Tak jest, dobra, pięknie. Chyba już będę mógł coś ulepszyć. Ale tam widziałem jeszcze jedną, więc uwaga, mikstura łowczego. Kurde, zapominam, że tu, tu trzeba. Gdzie ona jest? Tam. Sorry, ona jest ważniejsza niż bronie dla Longinusa. O kurde, no jeszcze orzeł na to wszystko. Dobra, lecz się, lecz. Jedna strzała i druga i po tobie, kociaku. No i teraz już bankowo będę mógł ulepszyć. O. Aha, tam już myślałem, że mój tlen tak spada powoli tam po lewej stronie, ale to tylko mikstura. No wiedziałem, że będzie chciał mnie zaatakować. Chodź, kurde, stwarzasz problemy. No. I dobra, i może już ulepszmy sobie, skoro jest tak fajnie i mamy już potrzebne skórki. No jednak chyba tu. Ile mam tych skór? 5? A nie, sorry, ile mam? Zresztą nieważne, materiały wybuchowe bardziej mi się przydadzą. Tutaj co? Samar indyjski też akurat mam, się okazuje. No dobra, jeszcze jednej skóry pantery śnieżnej brakuje, żeby torba na ciężką amunicję była prawie maksymalnie ulepszona. Dobra, pióra nie bierzemy po jaką cholerę. Chyba tu na górze mi się wydaje, że to będzie. Aha. No i tam jest miejsce na kotwicę, bo się pokazała ikonka przez skały. Więc może zejdźmy tu. I na górę jakoś.
Czy to było kłamstwo wierutne? Nie, jest, jest, dobra. No to zapraszam. Ej, kto tak kurde nosi zegarek? Że ma tarczę po wewnętrznej stronie ręki. W sumie każdy wojskowy z tego co widziałem w grach. Ale dobra, rozumiem, że ty musisz mieć to, o co mi chodzi. No nie po jajach, kurde, Andrzej! Nie dość, że nekrofilia, to jeszcze homoseksualizm. Ja pierdzielę, ej. Niedobrze. Naprawdę niedobrze. Już teraz nie utożsamiam się z tym bohaterem ani trochę. Dobra, wywiórkę mam, nie? O, stój, 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 stój. Dobra, i teraz tak, jeszcze raz skorzystamy z dobrodziejstw stroju do szybowania. Tylko trzeba wejść na odpowiednio wysoki punkt. Dobra, lecimy. No to mnie raczej Armia Królewska nie zauważy, nie? Chyba, że... O, chyba, że to by mi się nie udało. To delikatne podwyższenie wysokości lotu poprzez otwarcie spadochronu. Tu się nie ześlizgnę chyba. Choć powierzchnia wygląda na bardzo śliską. Cholera, tam nie przejdę. Muszę iść tędy. A tu już się ześlizguję. No, zaczyna się robić niebezpiecznie. Jak opuszczam obszar misji Pogieło? Jak kurde? Jak opuszczam obszar misji? No przecież zbliżam się do celu, nie? No, właśnie. O kurde, dobra. No może aparacikiem, żebym ich nie stracił z oczu. Nigdy, przenigdy. Co, może snajpą bezpieczniej. No, akurat się pochylił, nie? Dobra, jeden, ale czy drugi się szczaił? Delikatnie. O kurde, wezwa posiłki, no to pięknie. Oczywiście w cudzysłowie pięknie. No jak opuszcza obszar misji, jak to jest w tamtym kierunku, no was pogięło? No jak? No przecież to jest tu. Czy... No kurde! Aaaa! Jak nieudana! Ja pierdzie... Jeszcze raz, cholera. Jeszcze raz, no trzeci raz podejście do tej samej misji, nie? No, już myślałem, że jeszcze raz będę musiał lokalizować. Ej. Ale mam ulepszone sprzęty. Cholera jasna, ja pierdzielę! Oooo! Gdzie są pantery? Gdzie? No ale to było nikczemne zagranie, nie? Tak nikczemne, ja pierdzielę, naprawdę, ale... No woda się we mnie zagotowała teraz. A tak właściwie krew. Choć w sumie człowiek się bardziej składa z wody niż z krwi, no ale... Nie, dobra. I nie ma jeszcze tych śnieżnych panter. No nie mogę poprawić tego, że gra mnie oszukała. No ja A tak się cieszyłem, nie? Tak się cieszyłem, tak byłem podpalony tym, że wreszcie, kurczę, udało mi się zlokalizować śnieżne pantery. Cholera jasna, nie? A poza tym i tak, najpierw zabiłem pantery, a później dopiero zebrałem ładunek, więc kurde, czemu tego nie ma, no? Niech to szlak, nie? Naprawdę. Nie, zniechęciłem się do Far Cry'a w tym momencie. Po tym odcinku, no bo i tak to jest ostatni odcinek, jaki dla was nagrywam w tej sesji nagraniowej. Ale naprawdę chyba moja przerwa będzie dłuższa. Że jednak się skupię na nagrywaniu czegoś innego przez jakiś czas, niż kurde ten Far Cry, który robi mnie w konia. Dobra, jeszcze raz wywiórkę. No przynajmniej tu się kurde udało. Nie, serio, ale może faktycznie tutaj będzie jakaś pantera jeszcze i może chęć do gry mi wróci. Ale nie wydaje mi się niestety. No jakieś cztery znaczniki tam mam, ale to raczej nie to co myślę. Nie no, kit, no mam iść tam, no to idę tam, nie? No patrzcie, lecę w dobrym kierunku, prawda? A zaraz będę miał napis, że opuszczam teren misji. No to jest totalna jakaś głupota, idiotyzm. No oczywiście, to nie jest, kurczę, to zwierzę, o jakie mi chodzi, nie? Jakieś kozice wysokogórskie tylko.
No, tych trzech żołnierzy już zamiast dwóch tylko. O, pięknie. Nie, czterech nawet. No jeszcze lepiej. Nie, dobra. Fuck this shit, nie? Naprawdę. To się już teraz granatnikiem będziemy bawić tylko. Mam to totalnie gdzieś, czy mnie zauważą, czy nie. Ej, ale póki co każdy strzał trafiony. Oj, myślałem, że to double pójdzie. Dobra, ten nie trafiony akurat. Ej, wow. Ej, nie, kolejny raz. No nie kolejny raz, no bez przesady. No dobra, i teraz tak, tam próbowałem wejść, ostatnio mi się misja skończyła, to teraz co, może tutaj? Z tej strony po prostu. Ej, czy wy kurde żartujecie? Czy wy żartujecie? Ej, poszedłem ostatnio tędy. Poszedłem tu. I tu mi się misja skończyła. W tym miejscu mniej więcej. Ja pierdolę. I teraz naprawdę nie ma już co być powściągliwym językowo. Naprawdę. Gra mnie zrobiła w konia. Gra mnie jest winna 4 skóry Pantery Śnieżnej. Nawet to wielobójstwo, które fajnie wyglądało, nie poprawia mi teraz humoru. Nie, serio. Ja pierdzielę. Nie, już dobra, ugrzeczniłem delikatnie, bo naprawdę trzeba panować nad nerwami, ale teraz mi puściły, ewidentnie. Tak, patrz, granatnik ryj. Oj, sorry. No dobra, może nie, obok ryja. No, ale to już zadziałało. Ile mi jeszcze zostało? W bocznej. No halo, chciałbym to sprawdzić. Gdzie jest? A, dobra, helikopter, pojadasz. A idzie go zestrzelić granatnikiem. A, już mi się skończył. Sobiutko. Ej, do... Aha, dobra, strzeli w beczkę koło mnie, ale jeszcze żyje. Co my tu mamy? Mamy dużo ciekawych rzeczy. Aha, oni mają wyrzutnie rakiet jeszcze, dodatkowo. No to super. Gdzieś tam podejrzewam. Ej, właśnie, a idzie lawinę zrzucić. Ten ale lot zaliczył. Nie, dobra, spoko. Wraca mi humor. Zawsze zabijanie poprawiało mi humor. Oj, ale to źle zabrzmiało. Oczywiście wirtualne zabijanie, wirtualne. A kurczę, pewnie są po drugiej stronie. Aha, dobrze się spodziewałem. Cholera, coś wysadziłem, ale akurat żadnego z nich, no. Jaka wtopa. Nie, dobra, kit. Kiedyś prędzej czy później jeszcze te pantery śnieżne dopadnę, no ale... No nie wydaje mi się, żeby to było szybko. A to akurat było w sam raz, bo materiały wybuchowe mógłbym sobie dokupić w większej ilości. No cóż. No bywa. Aha, ty jesteś moim źródłem transportu, tak? Rozumiem, że teraz wskakuję ci na barana i jedziemy stąd, tak? Dobra, zrzućmy jeszcze okiem. Może tu będzie jakaś panterka. Dobra, daj ci ostatni raz miksturkę. Od razu pozwolę sobie wytworzyć parę. Bo te są bardzo ważne. To chyba najbardziej pomocne. Ej, a po co dwóch użyłeś tego? Nie wiem, Andrzej. Dobra, a ta dodatkowo po co? Też nie wiem. Nie, dobra, tam jest jakiś żołnierz, ale nie kim w oko. Albo w sumie nawet lepiej, nie? Chyba, że kijek od nart. Tutaj pewnie mają narty. Dobra, idziemy do Longinusa i mam nadzieję, że on przynajmniej dotrzyma swojej części umowy i zaopatrzy złoty szlak w dodatkową broń. No miałbym więcej C4 i min zbliżeniowych, kurczę, gdyby... Ach, dobra, nie. Zen, om... I spokój. I thought it was gonna be a weapon shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. To jest ta broń? To jest ta cała broń? No nie wierzę. Ej, każdy tutaj robi mnie w konia. Nawet sama gra. People call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans. Ale tym się właśnie odróżniają ludzie od zwierząt. Że nie muszą zabijać wszystkich dookoła, żeby przeżyć po prostu. Możemy żyć razem w zgodzie. Przynajmniej część z nas. Terrible me, one you would have called a warlord. But that bullet
It made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in. A moim zdaniem przez dziurę w czaszce weszła ci głupota i szaleństwo, albo uraz mózgu po prostu, to ci weszło do głowy. For it is the blood that makes San Antonio. No co to jest? Diamenty? Wygląda jak jakiś kamień, może to równie dobrze być kawałek lodu nawet. No, diament, dobra, chociaż to przestrzeliłem. Ja pierdzie. And the weapons for the Golden Path. No właśnie. They will have them. And better. Go. Tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the Blue is preparing a large shipment of opium at the old tea factory. Wait, opium? Another terrible business, AJ. Now go. Kurczę, i bawimy się teraz w biznes narkotykowy. DJ w radiu mówił o Amicie, że Amita właśnie się zaczyna bawić w taką dealerkę, czy tam producentkę. Kombinezon? Ej, kurczę, czy nie musiałem go kupować? No dobra, ale i tak jakbym dopiero teraz go podniósł, to dużo latania by mnie ominęło, a to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą można robić w Far Cry'u, przynajmniej moim zdaniem. Nie, dobra kochani, ale serio, ja w tym miejscu kończę ten materiał. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. A ja w międzyczasie chyba postaram się znaleźć śnieżne pantery, rzucając przynętę na oślep po prostu, bo taki jest też sposób, słyszałem, na to. Moment, ej, halo, halo, czemu nie mogę nawet jednej wyrzucić? No, dobra, mam przynętę, mam, no to rzucaj. I co? I liczę, że pantera. Nie, wilczek. Wilczki mi nie interesują. Dobra, to następne. Nie, zanim skończymy, wyrzucę wszystkie moje przynęty. Po prostu liczę, że uda się. No nie, to też nie jest pantera śnieżna. Dobra, a może teraz? I... No! Dobra, pięknie, dobra, cicho, polepszył mi się humor. A, oj. No, fuf. To jest na pewno śnieżna, tak? No dawaj, skóry. No, dobra, to nie będzie aż tak źle chyba. Chyba nie będzie aż tak źle. No, co tam przybiegło? Albo przybiegnie? Tam piesek. Kit. Jeszcze z jedną strzał. Oj, sorki, tu chybiłem. Albo martwyś? Martwyś. No bo to jeszcze jedną. Znowu brzmi jak pantera śnieżna. Jest! Nie wierzę, czyżby gra chciała teraz zadość uczynić za wyrządzone krzywdy? No, ej, nie. Nie, kurde, to nie jest śnieżna. Mgliste, no mgliste i to ja mam na pęczki, kurde. Dobra, ale dwie przynęty jeszcze zostały. Jeszcze jest szansa. Cholera, niedźwiedź. Nie, ale sorry, niedźwiadka to już inaczej, może załatwmy. Dobra. I ostatnia przynęta, kochani. Przed końcem odcinka przygotowany łuk. I co to będzie? Jakie zwierzę? Tygrys. No nie. Nie. Wytrzymała bestia, ale nie. Dobra, spójrzmy jeszcze na moje ulepszenia. Kurde, wiecznie mi się myli. No, chociaż te materiały wybuchowe mogę do końca prawie. No i dalszym ciągu brakuje mi trzech, czyli minimum dwie pantery śnieżne jeszcze muszę wywabić przynętą. No dobra, ale to się zrobi, spokojnie. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.